Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym zaprezentować, w jaki sposób można zaoszczędzić do 80% czasu na montaż i wstępne składanie e-prowadnika firmy IGUS. E-prowadnik wykorzystuje najnowsze technologie, między innymi jest otwierany z dwóch stron oraz wykorzystuje innowacyjne rozwiązanie, czyli wewnętrzną separację przewodów. Aby zamontować e-prowadnik, należy zacząć od montowania separatorów. Będziemy je montować co drugie ogniwo, tak aby wyznaczyć kanały dla przewodów. Separatory mają nacięcie na trzech wysokościach. Dzięki temu możemy je dostosować do średnicy przewodów. Separatory również mogą być przesuwane po poprzeczkach. Dzięki temu możemy dostosowywać je do grubości przewodów. Separatory są wyprodukowane z wysokiej jakości polimerów, tak samo jak cały e-prowadnik. Dzięki temu mamy pewność, że e-prowadnik będzie reagować na temperaturę oraz warunki atmosferyczne w ten sam sposób. Separatory oraz poprzeczki oraz półki są odporne na ścieranie i umożliwiają odpowiedni poślizg. Kiedy zamontujemy już ostatnie separatory na ogniwie, należy przejść do montowania przewodów pneumatycznych w kanałach, które mamy wyznaczone przez separatory. Możemy sobie przesunąć separatory na poprzeczkach, tak aby dostosować je do grubości przewodów. Następnie przewody mocujemy w mocowaniu pionowym, grzebieniu. Grzebień jest uniwersalny, dlatego mamy pewność, że dostosowuje się on do grubości przewodów, niezależnie czy będą to przewody pneumatyczne czy serwo, które są znacznie grubsze. Przewody mają już gotowe złącza oraz są przycięte do odpowiedniej długości. Dzięki temu oszczędzamy czas i mamy pewność, że wszystkie elementy e-prowadnika będą do siebie idealnie pasować. Kolejnym krokiem jest nałożenie półek na separatory. Półki wkładamy w dolną szczelinę. Dzięki temu przewody pneumatyczne będą ustabilizowane oraz podczas pracy e-prowadnika przewody nie poplączą się oraz nie uszkodzą. Do zamontowania półek nie potrzebujemy żadnych narzędzi, wystarczy jedynie nasza siła. Jest to bardzo łatwe rozwiązanie, gdyż możemy montować separatory z poprzeczkami jeszcze w trakcie montowania prowadnika. Następnie należy zamontować przewody serwo. Są to grubsze przewody, ale w związku z tym, że w mocowaniu pionowym mamy grzebienie, które dostosowują się do średnicy przewodów, nie musimy się obawiać, że musimy zakupić jakieś dodatkowe mocowania. Przewody sterownicze obok przewodów serwo oraz mocowanie pionowe, tak jak poprzednie przewody. Kolejnym krokiem jest zamontowanie półek w górną szczelinę. Jednym łatwym ruchem, bez narzędzi, montujemy półki. Dzięki półkom mamy możliwość ułożenia przewodów piętrowo oraz mamy też pewność, że przewody nie poplączą się. W mocowaniu poziomym umieszczamy grzebień poziomy, aby ustabilizować i zabezpieczyć przewody. Następnie mocujemy przewody magistrali nad sterowniczymi w komory wyznaczone przez separatory oraz w mocowanie pionowe. Przewody enkoderowe nad serwo, również w kanały. Dzięki temu wszystkie przewody są oddzielone. Kolejnym krokiem jest zamknięcie poprzeczek. Poprzeczki zamykamy jednym ruchem, bez użycia narzędzi, do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Wtedy mamy pewność, że poprzeczki są prawidłowo zamknięte. Przed ostatnim krokiem jest zamontowanie grzebienia oraz aluminiowej szyny, aby zamknąć mocowanie poziome. Możemy do tego użyć śrubokrętu albo wkrętarki. Ostatnim krokiem jest zamontowanie klipsa w mocowaniu pionowym. Tutaj nie potrzebujemy żadnych dodatkowych narzędzi. Wystarczy zamknąć klips. Nasz e-prowadnik jest gotowy.